usłyszeć z moim cichym głosem powitanie. Bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam. Dla nas, dla Związku Polskich Artystów Fotografii Kunsztowi Ruch Szczególny, ponieważ, jak Pan Dyrektor powiedział, od roku niecałego pomagamy, współpracujemy z Narodowym Centrum Kultury, prowadząc galerię i wiedzieliśmy, że jeżeli uda się w programie tego roku wpisać jakąś galerię, wystawę, to musi to być wystawa szczególna, bardzo ważna dla nas, taka, która jest prestiżowo istotna i będzie naszą wizytówką. I tak się stało. Także bardzo serdecznie dziękuję Panu Dyrektorowi. Dziękuję wszystkim osobom, z którymi tak wspaniale się współpracuje z Narodowym Centrum Kultury. No i cóż, otwieramy trzecią z wystaw głównych Festiwalu Warsaw Photo Days. Festiwalu dla nas bardzo ważnego, ponieważ zbudowanego z kulturą związku, zbudowanego z wielkiej potrzeby budowania inicjatyw prestiżowych, opiniotwórczych, takich integrujących środowisko fotograficzne wokół najbardziej prestiżowych imprez. I mamy nadzieję, że ten festiwal będzie się rozwijał w tym kierunku, że dbając o jego jakość, z roku na rok będzie coraz wspanialszy, aż w końcu będzie marką i stosą, która zostanie po tych czasach, które się współtworzymy wspólnie. Także ta wystawa jest bardzo ważna, ona się troszkę w kalendarzu przeminęła, otwieramy ją później, ale sami Państwo widzicie, że warto było poczekać, ponieważ jest wspaniała kuratorom nieocenionym Kasi Maniak i Piotrowi Szwickiemu współpracującemu, z nim udało się zdobyć fantastyczne, wspaniałe dzieła, unikatowe, często jeszcze nie pokazywane. Także macie Państwo styczność z niezwykłymi dziełami, niezwykłych twórców i cieszymy się z tego, że tutaj w tym wnętrzu otwieramy tę wystawę. Zapraszam na wszystkie kolejne wydarzenia festiwalowe, jeszcze trochę ich jest. Matki, zaproszenia są na parapeta, zapraszam, żebyście Państwo byli z nami. Festiwal kończy się 23 listopada, natomiast ta wystawa potrwa troszkę dłużej, bo to 30. Także zapraszamy, bądźcie Państwo z nami. Ja tutaj głos kuratorom jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Ja przede wszystkim chciałam zaprosić jeszcze tutaj do nas pana profesora Józefa Barbakowskiego i Leszka Wesołowskiego, którzy gdzieś. No i przede wszystkim chciałam powitać bardzo serdecznie artystów, którzy dojechali do nas na wernisaż. Pana Andrzeja Wojskiego, Leszka Wesołowskiego, Józefa Rybogórskiego, Bartka Wieczorka, Dorotę Łuczkowską i Piotra Szlipskiego, który jest również jednym z artystów. Coś się sprzęża. Pokażę Wam, jak na wystawie. Chciałabym podziękować dziękuję. Mam nadzieję, że o nikim nie zapomnę. No, ale przede wszystkim chciałabym podziękować za to, że mogliśmy pokazać tę wystawę w tym właśnie miejscu. Narodowym Centrum Kultury. To jest pierwsze podziękowanie. Drugie chciałam podziękować Joli za zaproszenie. Chciałam podziękować Piotrowi Szypińskiemu za współpracę przy tej wystawie. I wszystkim artystom za to, że przyjęli na nią zaproszenie i nam zaufali. Chciałam również powiedzieć, że jutro o godzinie 17 będzie spotkanie na wystawie, na które bardzo serdecznie zapraszam tutaj w tym miejscu. Nie wiem, komu jeszcze. Chciałam podziękować Bożenie Biskupskiej za pilotko. Dominice Hazanow, bo zapomniałam wspomnieć o tym, że część prac jest wypuszczona z prywatnej kolekcji. Dominika jeszcze nie dojechała, ale właśnie do nas jedzie. Kolekcja nazywa się Manhattan's Make Light Work. Zapoznać się z wystawą, będą też dostępne przewodniki po niej.
do wzięcia do ręki i czytania o poszczególnych pracach, informacji po polsku i po angielsku. Przy samych pracach są jedynie podpisy, żeby też nie przegadywać. Sama idea pracy zaczęła się od pracy biografii, która zaczęła się od pracy Piotra Szwickiego, która została zakupiona do kolekcji. O, witam panią Monikę. Zapraszamy do nas. Została zakupiona do kolekcji i jest to praca, której pewnie Piotr więcej opowie. W każdym razie ona zapoczątkowała ideę wystawy, która mówi o tym, że fotografia to niekoniecznie dzieło powtarzalne, że również na fotografii pojawia się ingerencja i autorski stempel, jak ja to określiłam. I właśnie tyle w skrócie na temat